Gościem w Grudziądzu regionalna liderka POTN-u, która niedawno miała spotkanie z Jarosławem Gowinem, który zawitał do Torunia. Tak jest. Nasza formacja POTN podpisała z panem Jarosławem Gowinem porozumienie programowe i współpracujemy od przeszło miesiąca bardzo ściśle. I rzeczywiście pan Jarosław Gowin przyjechał do Torunia. 2 tygodnie temu gościliśmy. Przyjechał po to, żeby porozmawiać z różnymi osobami, które się do niego zgłaszają i chcą z nim rozpocząć współpracę. Ja zostałam mianowana przez pana Jarosława Gowina osobą odpowiedzialną w województwie kujawsko-pomorskim za ruch społeczny Godzina dla Polski, który on organizuje. No tutaj dodajmy, pan Jarosław Gowin, minister Jarosław Gowin opuścił Platformę Obywatelską. A może jakieś większe szczegóły? Tylko w Toruniu był, czy gdzieś jeszcze w regionie? Tylko był w Toruniu. Przyjechał tylko na jeden dzień. Miał już umówionych kilka spotkań właśnie w Toruniu, ale to nie byli ci rozmówcy, to nie byli tylko z Torunia. Przyjechali do Torunia, żeby się z nim spotkać. Były to osoby z Bydgoszczy, z Grudziądza, z Włocławka, z samego Torunia. Były to osoby znaczące w środowisku, ale też osoby, które nie byli jeszcze nigdy w polityce, ale chcą, w tej chwili widzą jakąś szansę w tym, co proponuje pan Jarosław Gowin i chcą z nim współpracować. A może pani powie, bo tutaj już jakiś czas dłuższy trochę mniej było o was słychać. Prasa, telewizja w dużym stopniu, no już powiedzmy, pogrzebała wasze struktury. Jak się one mają w chwili obecnej? Czy nadal członkowie jakoś aktywnie działają? No bo przyznam się szczerze, że osobiście ja nie byłem na żadnej z konferencji, przynajmniej tutaj w strukturach regionalnych. Tak, rzeczywiście jakby troszeczkę nas mniej widać było, ale teraz się mocno uaktywniamy, właśnie współpracując z ministrem Jarosławem Gowinem. Osoby, które były z nami POTN-ie, dlatego że widziały w nim szansę w programie, są nadal i bardzo chętnie chcą współpracować z panem ministrem Jarosławem Gowinem. Dlatego teraz zapewniam, będzie nas więcej. Czyli konsolidacja tutaj środowisk trwa. Państwa program, jak mówił tutaj przewodniczący Kowal, jest w dużym stopniu zbieżny z poglądami Jarosława Gowina. Jakie środowiska jeszcze przyłączą się? POTN, Jarosław Gowin? Kto jeszcze wchodzi w tą grupę nazywaną często taką prawicową? Mhm. Prawicową, rodzinną, a w dużym stopniu też chyba konserwatywną w jakimś stopniu. Tak, my jesteśmy konserwatywni obyczajowo, natomiast jeśli chodzi o program, to jest to program raczej liberalny. Jaka grupa? No, to tutaj są również środowisko posła Wiplera, już też podpisało z ministrem Gowinem porozumienie programowe. Zaczynamy współpracować właśnie jakby takie te trzy środowiska, ale nie tylko te trzy środowiska. Minister Gowin rozmawia z samorządowcami w całej Polsce. Również tutaj, na naszym terenie, główne rozmowy to były rozmowy z samorządowcami. W tej chwili w Toruniu przygotowujemy dużą konwencję ruchu Godzina dla Polski. Odbędzie się ona 23 listopada. W hotelu Bulwar w Toruniu o godzinie 11:00. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Ktoś, kto by chciał porozmawiać z posłem, bo poseł przyjedzie do nas na cały dzień, być może zostanie do następnego dnia jeszcze. Postaramy się, żeby tak było. I będzie można z nim porozmawiać. Zobaczycie Państwo, jaki to jest człowiek. Chcę powiedzieć, że podczas obecności posła 2 tygodnie temu, w sobotę, miałam możliwość zobaczyć, jak ulica, jak ludzie na ulicy reagują na jego osobę. No jest to zapewne osoba o niezwykle miłej aparycji. Nie tylko aparycji, ale także i jest bardzo miłym człowiekiem i bardzo konkretnym człowiekiem.
mówi tylko o konkretach, bardzo, bardzo ma naprawdę duże plany. No właśnie, odnośnie planów, bo nie słychać tutaj o żadnych łączeniach, o żadnej nowej formacji, o jakiejś konsolidacji, tylko o wspólnym działaniu. W związku z tym narzuca się pytanie, bo w wyborach trzeba iść albo jako komitet wspólnie, prawda, do wyborów, albo jako jakaś organizacja, ewentualnie jako partia lub kilka partii. My zdecydowanie na razie partii nie tworzymy i nie mamy tego zamiaru robić. Na razie do następnych wyborów, mam nadzieję, do wyborów do Europarlamentu wystawimy już swoich kandydatów. Wystawimy również swoich kandydatów na pewno do, przy wyborach samorządowych. Będą listy, będą tworzone listy ruchu społecznego Godzina dla Polski. I właśnie mamy, na razie o partii nie myślimy, uważamy, że na to jest czas. Czyli wnioskujesz, że w pewnym sensie PJN może zakończyć swoją bytność? Są to dwie równoległe rzeczy. Partia PJN istnieje, będzie istniała, na razie nie mamy planów rozwiązania, ale te osoby, które są w PJN i chcą pomagać Gowinowi, robią to i ja jestem tego przykładem. Teraz jeszcze takie pytanie, bo mówiła pani z Grudziądza, a znajdujemy się właśnie w Grudziądzu. No i trudne pytanie chyba. Kto z Grudziądza? Może jakieś na nazwisko? No na razie trzeba poczekać. Ja się domyślam, ale może pani jednak chociaż rąbek uchyli. Nie. Żadnych rąbków nie będę uchylać. Będzie czas, to się wszystkiego, wszyscy się dowiedzą. Jak będzie czas, przyjdzie czas, żeby mówić o nazwiskach, to na pewno powiemy. Te same osoby wystąpią i powiedzą. Na razie zapraszamy na konwencję. Mamy nadzieję, że Grudziądz również na konwencji będzie reprezentowany. Po to między innymi tutaj dzisiaj jestem. Ale ja zapraszam wszystkich do współpracy, którzy widzą w tym jakąś szansę, w tym co mówi pan minister Jarosław Gowin. Chcielibyśmy, żeby wreszcie ten duet Platforma PiS został w jakiś sposób rozbity, żeby można było funkcjonować nie tylko w oparciu o wielkie, wielkie pieniądze, które mają te partie. My to, co robimy, robimy społecznie, robimy dzięki własnemu zaangażowaniu. I wszystkich, którzy chcą tak działać, zapraszam bardzo serdecznie.